Całe szczęście, że ta piłka zeszła panu z nogi. Jak to było? Niech pan powie, może dwa słowa na temat, bo akcja była piękna, prawda? Ale sam moment, czy pan widział tego Shiltona, tę bramkę w ogóle? No na pewno bramkę widziałem, jak strzeliłem w kierunku bramki, to na pewno widziałem, ale duża zasługa jest na pewno w Grzesia, w tym, który mnie widział dokładnie, jak wyszedł na pozycję, który mi podał. No już było szał, no to już jest szał. Akurat nie wyszedł, padła bramka i się skończyło. Tak. Bardzo serdecznie gratulujemy złotemu strzelcowi. Tony Curry. No, brawo! Znakomita interwencja. Lato. W środku mamy dwóch zawodników. Proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam Maxwell ucieka teraz. Gadocha, Domarski. Gol! Gol! Proszę Państwa! Sensacja na Wembley. 10. minuta gry drugiej połowy. Cudowny wypad polskiej trójki, rozbicie ataku, piłka na lewej stronie, Grzegorz Lato, ucieka tutaj Gadocha, McFarland i Hunter zdezorientowani, wyłożenie piłki do zawodnika w stanie Mierzyana Towarskiego i Shilton puszcza pod brzuchem piłkę, 1-0 dla polskiej drużyny na Wembley. 400 milionów ludzi w tej chwili siedzących przy telewizorach przeciera ze zdumienia oczy, to fakt. Od środka rozpoczynamy grę, a biało-czerwoni w Londynie, stolicy Anglii, prowadzą z mistrzem świata z roku 1966. A, fuksy są. No i ten fuks do dzisiaj 40 lat, ponad 40 lat o nim wspominamy. Także, wie pan, no, dzieło przypadków było, bo Shilton ten sam mógł go bronić, ale że puścił, no to jest inna rzecz. Słynne powiedzenie Janka Domarskiego. Kiedy go proszono, żeby opowiedział, jak do tego doszło. Panie Janku, jak do tego doszło? Na pewno miał dość tych wszystkich opowiadań i takim tonem takiego już rutynowanego gracza powiedział, no normalnie, przyszła, naszła, zeszła, weszła.